Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Z udziałem wiceprezes PiS pani poseł Beaty Szydło oraz posłów pana Pawła Szałamachy oraz Dawida Jackiewicza. Oddaję głos pani prezes. Dzień dobry. Proszę państwa, 11 czerwca Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło wniosek o to, ażeby informacja na temat sytuacji finansów publicznych i budżetu państwa znalazła się w czasie obrad Sejmu. Pani marszałek nie podjęła tej inicjatywy, skierowała projekt tej informacji do Komisji Finansów. Jutro miało się odbyć posiedzenie temu poświęcone. Wczoraj Prezydium Komisji Finansów podjęło decyzję, że tego tematu nie będzie omawianego na komisji, uzasadniając to faktem, że rząd ciągle zastanawia się, czy przeprowadzić nowelizację budżetu państwa, czy może trzeba zmienić ustawę o finansach publicznych. Czas płynie, decyzji nie ma. Decyzja o ewentualnej nowelizacji miała zapaść w tym tygodniu we wtorek na posiedzeniu rządu, ale nieobecny był premier. Nie słyszymy też wypowiedzi ministra finansów. Sytuacja jest bardzo zła. Można odnieść wrażenie, że w tej chwili nie ma osoby w polskim rządzie, która odpowiada za to, co dzieje się i w finansach, i w gospodarce. Budżet po maju tegoroczny to prawie 90% zaplanowanego deficytu, niewykonane dochody, podatek VAT 12% niższe wykonanie niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, z CIT-u to jest 14%, akcyza blisko 5%. Rząd się zastanawia, myśli. Nie wie, co zrobić. Tymczasem mamy już w Ministerstwie Finansów 9 wiceministrów, jest dyrektor generalny, jest jeszcze główny ekonomista. Być może trzeba, żeby pan minister Rostowski zatrudnił wróżbitę, czy iluzjonistę, który podpowiedziałby, co trzeba zrobić. Każde rozwiązanie, które w tej chwili będzie zaproponowane, jest złym rozwiązaniem. Pomysły tego typu, ażeby sięgnąć do pieniędzy z systemu emerytalnego, zwiększać kolejne obciążenia. Ja tylko jako przykład mogę podać, że 30% wyższe są w tym roku wykonanie dochodów z pozycji opłaty i grzywny. Tam są między innymi środki z mandatów, ale tam są również środki zwiększone z dywidend spółek Skarbu Państwa, czyli spółki Skarbu Państwa są drenowane i nie mają pieniędzy na inwestycje. To wszystko wygląda bardzo fatalnie. My jesteśmy w tej chwili w czasie procedowania wykonania budżetu za rok ubiegły i jednocześnie rząd powinien już planować i przygotowywać budżet na rok przyszły. W ocenie Prawa i Sprawiedliwości sytuacja nie tylko w finansach, ale również w innych resortach gospodarczych wygląda bardzo źle. Pan poseł Szałamacha na ten temat również w tej chwili powie, jakie decyzje powinny być jak najszybciej podjęte. Szanowni Państwo, poprosiliśmy Państwa na tą konferencję, ponieważ jednym z powodów jest oczywiście tematyka, którą poruszyła pani prezes, ale drugim tematem jest sytuacja w locie, a konkretnie zgromadzenie akcjonariuszy spółki za rok 2012, które zostało przerwane. Jutro w piątek odbędzie się druga część walnego zgromadzenia z kilkoma zasadniczymi punktami. Ten punkt, na który chcieliśmy zwrócić uwagę, to jest udzielenie absolutorium zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2012. I tu jasną sprawą jest kwestia absolutorium dla prezesa Piroga, odwołanego w grudniu. Naszym zdaniem, jeżeli działania ministra skarbu miałyby mieć jakikolwiek sens, to osoba odwołana w takich okolicznościach nie powinna uzyskać jutro absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Jeżeli podjęta zostanie inna decyzja, to oznaczałoby, że to, co widzieliśmy w grudniu, to było pewien jedynie teatrzyk. To, że minister ówczesny Budzanowski groził surowo palcem, a osoba, która doprowadziła lot do stanu przedzawałowego, do straty rzędu 150 milionów złotych i później wniosku o pomoc publiczną konieczną na podtrzymanie płynności 400 milionów, nie ponosi żadnych nawet minimalnych konsekwencji swojego kiepskiego zarządzania.
Dlatego my oczekujemy, i to dla, w naszym odbiorze jest taki podstawowy test wiarygodności nowego ministra skarbu, pana Włodzimierza Karpińskiego, że jutro Skarb Państwa jako wiodący akcjonariusz kontrolujący sprawy LOT-u nie udzieli absolutorium. W przeciwnym wypadku uznamy, że minister Karpiński praktycznie nic nie zmienił i że przyzwala na niski poziom zarządzania, przyzwala na to, że menadżerowie, którzy funkcjonują w różnych spółkach skarbowych, no po prostu nie ponoszą żadnych z tego typu konsekwencji zawodowych, odchodzą, pobierają odprawy i później wszystko zostaje po staremu. A to jest sytuacja nie tylko LOT-u, ale obserwowaliśmy to w Bumarze, obserwowaliśmy to w spółkach sektora chemicznego, w Ciechu, w Zachemie. Nasze oczekiwanie, będziemy uważnie to jutro monitorować, powtarzam, jest to, ażeby nie uzyskano, nie było przegłosowane absolutorium dla zarządu, który doprowadził LOT do stanu zawałowego, przedzawałowego. O locie także mój kolega klubowy poseł Jackiewicz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na tło, w jakim został odwołany, kontekst, w jakim został odwołany pan prezes Piruk. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, że dzisiaj w sytuacji, w której polskie linie lotnicze konają, w której stoją na krawędzi upadłości, tak naprawdę opinia publiczna, środki masowego przekazu bez większej refleksji przechodzą nad tym do porządku dziennego. Przypominam, Szanowni Państwo, że pan prezes Piruk jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, stojąc przed Wysoką Komisją Skarbu Państwa, informował, że spółka odnotowuje bardzo dobre wyniki finansowe, że ma się dobrze i nie spodziewa się żadnych poważniejszych problemów finansowych. Już miesiąc później, bo w październiku wiedzieliśmy, że jest to kłamstwo, że to kłamstwo było, mówiąc kolokwialnie, wciskane parlamentarzystom, ale również ministrowi Skarbu Państwa. Przypominam, że jest to prezes, który wiedząc o tym, jak katastrofalna jest sytuacja finansowa jego spółki, zarządzanej przez niego spółki, urządzał za 500 tysięcy złotych imprezy, kawior, szampan, przywitanie Dreamlinera. Wiedząc, jak katastrofalna jest sytuacja spółki, wiedząc, że nie stać go na wypłaty dla pracowników, świadczeń socjalnych, wynagrodzeń, urządzał za kwotę 2,5 miliona złotych wycieczkę dla różnego rodzaju notabli, VIP-ów do Seattle, do fabryki Dreamlinera, kilkudniową wycieczkę dla stu kilkudziesięciu osób. Wiemy, że w tym czasie, kiedy pobierał wysokie uposażenie, kiedy zarząd pobierał wysokie uposażenie, zatrudniał dodatkowo dwóch prokurentów, którym każdemu z nich dawał po 60 tysięcy złotych netto miesięcznie. A kiedy zostali zwolnieni, dostali odprawy powyżej 200 tysięcy złotych każdy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przez kilka lat prezesów mianowanych przez Platformę Obywatelską, przez ministra Skarbu Państwa z Platformy Obywatelskiej, spółka LOT korzystała z doradztwa firm doradczych, kancelarii prawnych, firm konsultingowych. Kwoty roczne za tego typu usługi sięgały od 7 do 30 milionów złotych. Ta spółka, która sprzedała majątek na przestrzeni ostatnich kilku lat za 850 milionów złotych i dostała pomoc publiczną w wysokości 400 milionów złotych, jest na krawędzi upadłości właśnie za przyczyną między innymi pana prezesa Piruga. Udzielenie absolutorium temu człowiekowi ma bardzo symboliczne znaczenie. To jest sygnał, to byłby sygnał dla prezesów innych spółek, że można w kompletnej niefrasobliwości, takim bezchołowiu, braku dbałości o majątek państwowy zarządzać tym majątkiem. Że można robić, co się chce, bo po nas choćby i potop. Oczekujemy, że minister, oczekujemy z panią prezes Szydło i z panem posłem Szałamachą, że na jutrzejszym walnym zgromadzeniu minister, odpowiednie władze nie udzielą tego skwitowania, nie udzielą tego absolutorium. Co więcej, domagamy się również, aby dzisiaj, kilka tygodni po tym, kiedy Komisja Europejska otrzymała ze strony polskiej plan restrukturyzacji spółki, że wreszcie ujrzy on światło dzienne. Przypominam, że nikt z Państwa oficjalnie, ani nikt z posłów oficjalnie nie widział tego dokumentu. Jedyne, co usłyszeliśmy, to zapewnienia, że w 2013 i 2014 roku spółka odnotuje 50-milionowy zysk. Ale nikt tego dokumentu nie widział, a Komisja Europejska, o dziwo, nie udziela odpowiedzi pozytywnej. Mamy obawy, że ten dokument, jego wartość jest wartością makulatury. I dlatego chcielibyśmy jako posłowie tej Komisji Skarbu Państwa, zaniepokojeni sytuacją w LOT, zobaczyć wreszcie, co ministerstwo wymyśliło w sprawie polskich linii lotniczych, oprócz pomysłu na sprzedaż tej spółki. Proszę Państwa, to są tylko dwa przykłady dwóch resortów gospodarczych i
w których panuje w tej chwili chaos, jak widzimy. Nie ma podejmowanych decyzji, nie ma informacji. My pytamy, czego się boi Platforma, dlaczego unika się konfrontacji z parlamentem, żeby poinformować, jaka jest sytuacja w Skarbie Państwa, jaka jest sytuacja w resortach gospodarczych, w Ministerstwie Finansów, co się dzieje z naszymi emeryturami, co się dzieje z finansami, co się dzieje z budżetem. Pytamy, dlaczego ten rząd jest niemy. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Jeżeli to wszystko, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.